Księże arcybiskupie, bardzo serdecznie dziękuję za wyrażenie zgody na spotkanie i wywiad dla włocławskiego magazynu katolickiego, programu, który emitowany jest w lokalnej telewizji pod patronatem księdza biskupa ordynariusza dla mieszkańców Włocławka i cieszymy się, że możemy gościć księdza arcybiskupa, który, przypomnę tylko naszym widzom, był osobistym sekretarzem błogosławionego Jana Pawła II. Od 1996 roku aż do końca, do ostatnich dni ziemskiego życia naszego papieża Polaka. Następnie przy boku papieża Benedykta XVI aż do nominacji na arcybiskupa najpierw koadiutora, a teraz już metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego. Bardzo, bardzo cieszę się i dziękuję za to spotkanie. Księże arcybiskupie, nie sposób nie zapytać, nie sięgnąć pamięcią, wspomnieniami właśnie do tych dni tak trudnych dla nas, a jednocześnie pięknych rekolekcji, jakie wygłosił nam swoim cierpieniem i przechodzeniem do domu Ojca błogosławiony Jan Paweł II. Ksiądz arcybiskup był świadkiem tych dni. Proszę nam powiedzieć, jakie znaczenie, jak ksiądz arcybiskup przeżywał to przejście u boku człowieka świętego, bo przecież nie mieliśmy wątpliwości, że żegnamy się ze świętym. Tak, Ojciec Święty pokazał nam przede wszystkim, kto to jest człowiek wiary. I swoją postawą, swoim zachowaniem właśnie powiedział nam, pokazał nam, że trzeba we wszystkim zaufać Panu Bogu. Że do końca jesteśmy ludźmi, do końca mamy jakieś zadanie do wypełnienia. Ojciec Święty całe życie powierzał siebie, powierzał swoją posługę Panu Bogu. Ufał Mu. I tak samo, kiedy właśnie już odchodził z tego życia, był pełen spokoju, pokoju, ponieważ wypełnił to, co do Niego należało. Nie bał się tego przejścia, spotkania z Bogiem. Dobrze wypełnił swoje życie i dlatego ze spokojem przechodził na to spotkanie już w domu Ojca Niebieskiego. Ksiądz arcybiskup zapewne pamięta po śmierci Jana Pawła II te tłumy, które czuwały najpierw na placu świętego Piotra, a następnie czuwały, można powiedzieć, przez wszystkie dni aż do pogrzebu Ojca Świętego. Ojciec Święty Jan Paweł II miał świadomość, że te tysiące ludzi, a miliony, jeśli weźmiemy w skali świata, towarzyszą mu swoją modlitwą w tych ostatnich dniach ziemskiego życia. Czy dla Ojca Świętego miało to jakieś znaczenie w sensie takiego wsparcia duchowego w tych dniach przejścia do domu Ojca? Nie tylko dla Ojca Świętego, ale także dla nas, z najbliższego otoczenia, dla sekretarzy, dla sióstr. Były to trudne chwile, bo nie tylko widzieliśmy w Ojcu Świętym następcę świętego Piotra, ale był to ktoś dla nas bliski, tworzył tą rodzinę, więc było to dla nas takie trudne doświadczenie, przykre chwile pożegnania kogoś, czy przeżywanie od chwili tej odejścia kogoś z tego świata. Ale w tej chwili właśnie w tej sytuacji nie byliśmy sami. Kiedy popatrzyłem przez okno i zauważyłem właśnie na placu świętego Piotra tyle młodzieży, tyle ludzi, którzy czuwają, którzy modlą się. Dodawało to nam jakiejś takiej otuchy, siły, że nie jesteśmy sami, że Ojciec Święty nie jest sam. I o tym wszystkim opowiadaliśmy Ojcu Świętemu. Ojciec Święty dziękował, wskazywał głową, żeby też pokazać, pozdrowić tych ludzi, zwłaszcza młodzież, kiedy ksiądz kardynał Dziwisz opowiadał, że jest bardzo dużo młodzieży. I tu kiedy Ojciec Święty gestami, ruchami warg właśnie powiedział te słowa, że kiedyś ja przychodziłem do nich, teraz oni przyszli do mnie. I Ojciec Święty na pewno cenił sobie ten gest, bo
zawsze był z ludźmi, zawsze był blisko ludzi i był z pewnością wdzięczny, że oni teraz, kiedy on już nie może iść do nich, oni też przyszli do niego. Jeśli mogę zapytać też tak osobiście, dla księdza arcybiskupa samo pożegnanie z Janem Pawłem II, jakim to było wydarzeniem? Tak, kiedy zauważaliśmy, że Ojciec Święty już powoli odchodzi, powoli traci jakąś taką świadomość, czyli powoli już usypia, podchodziliśmy do Ojca Świętego, całowaliśmy Jego dłoń i dziękowaliśmy za wszelkie dobro, jakie otrzymaliśmy. Było to chwila trudna z jednej strony, ale z drugiej strony właśnie ten pokój, który towarzyszył Ojcu Świętemu, jakoś w tych trudnych chwilach również udzielał się i nam. Tak, i wtedy po śmierci Jana Pawła II, wiemy to z relacji zarówno księdza kardynała Dziwisza, jak i innych osób z najbliższego otoczenia, był ten wyraz, świadectwo wiary w postaci wyśpiewanego hymnu, prawda? Ciebie Boga wysławiamy. Ja myślę, że to było też niezwykłe świadectwo wiary przy człowieku świętym, który przeszedł do domu Ojca. Jeśli ksiądz arcybiskup mógłby słowo chociażby i o tym doświadczeniu. Tak, to był trudny moment, kiedy właśnie lekarz stwierdził, że Ojciec Święty już odszedł. Chwila takiego niepokoju, chwila takiego, można powiedzieć, smutku i to nagle właśnie to wyczucie księdza kardynała, już jak gdyby natychmiast przeniesienie się w inną rzeczywistość, tę rzeczywistość właśnie nieba i dlatego Te Deum, wdzięczność Panu Bogu za dar takiego papieża. Na placu świętego Piotra w dniu pogrzebu usłyszeliśmy, zobaczyliśmy napisy, ale także i wznoszono okrzyki Santo Subito. Pragnienie ludu Bożego z całego świata zgromadzonego na pogrzebie Ojca Świętego Jana Pawła II szybko się spełniło. Papież Benedykt XVI, minęła przecież rocznica dopiero co, ogłosił błogosławionym Kościoła Jana Pawła II, mówiąc, że był świadkiem wiary. Dla księdza arcybiskupa ten dzień, 1 maja ubiegłego roku i beatyfikacja Jana Pawła II była zapewne wielkim przeżyciem. Czy ksiądz arcybiskup mógłby podzielić się z nami, jakie myśli, jakie uczucia towarzyszyły osobistemu sekretarzowi Jana Pawła II w chwili ogłaszania go błogosławionym Kościoła? Była to wielka radość, bo Ojciec Święty w ten sposób dalej pozostał wśród nas. Pozostał już nie jako Jan Paweł II, ale jako błogosławiony, jako ten święty, który w sposób szczególny będzie dalej opiekował się Kościołem, będzie dalej obecny w Kościele poprzez właśnie przykład tej heroiczności cnót, poprzez przykład tego całkowitego oddania się Panu Bogu. Ksiądz arcybiskup miał ten przywilej, tę łaskę, że był sekretarzem dwóch papieży, bo także papieża Benedykta XVI. Jak wyglądała praca sekretarza, osobistego sekretarza Ojca Świętego, zarówno przy boku Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI? Było to wielkie wyróżnienie i wielka radość. Początki, jak wszędzie, są trudne. Jest pewna obawa, pewien strach, ale zarówno jeden papież, jak i drugi byli bardzo ludźmi wyrozumiałymi, ludźmi spokojnymi. Nigdy jakoś nie stwarzali takiej atmosfery niepewności czy nerwowości. Tak samo i Ojciec Święty Benedykt XVI był człowiekiem bardzo wyrozumiałym, był takim rodzinnym, z którym właśnie mile współpracowało się, dla którego właśnie poświęcało się chętnie swój czas i swoją pracę. To, co ujmuje nas, Polaków, w Ojcu Świętym Benedykcie XVI, to język polski, który słyszymy zawsze z ust papieża i jednocześnie te niezwykle ciepłe słowa o swoim poprzedniku, mój umiłowany poprzednik Jan Paweł II. Ksiądz arcybiskup czuł tę szczególną więź między Benedyktem XVI a Janem Pawłem II? Tak, Ojciec Święty
myślę, że w ciągu całego pontyfikatu, ale także wcześniej, miał już tę więź z kardynałem Ratzingerem, a potem był jego, można powiedzieć, największym, najbliższym współpracownikiem. Ojciec Święty zawsze mówił, jeśli chodzi o doktrynę wiary, to mogę spokojnie spać, ponieważ jest tam człowiek odpowiedzialny. Kardynał Ratzinger 2 razy prosił jeszcze przed wiekiem emerytalnym o zwolnienie go z obowiązków ze względu na stan zdrowia. Ojciec Święty 2 razy pisał osobiście list, prosząc, żeby dalej to kontynuował. Zawsze odnosił się z jakąś szczególną życzliwością, wdzięcznością do księdza kardynała Ratzingera, kiedy przychodził. Był to człowiek wielkiej kultury, wielki teolog, który właśnie teraz może dalej służyć powszechnemu Kościołowi. Ksiądz arcybiskup właściwie dziś także, będąc z wizytą we Włocławku, pełni niejako rolę osobistego sekretarza Jana Pawła II, bo przecież za moment ma dokonać się przekazanie relikwii dla sanktuarium męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w naszym mieście. Proszę powiedzieć, jakie to będą relikwie, a także jakie znaczenie ma dla księdza arcybiskupa to, że może teraz w ten sposób służyć przy boku Jana Pawła II. Tak, jest to dla mnie wielka radość, że właśnie tutaj mogę przybyć do Was, aby przekazać te relikwie, cząstkę jego ciała. Są to włosy. I w ten sposób jakiś spełniać też dług wdzięczności wobec Jana Pawła II. I Ojciec Święty właśnie jest dalej wśród nas. Ja mogę być dalej obok Niego. I myślę, że On dalej tutaj poprzez swoje łaski działa wśród wszystkich wiernych, a także będzie działał tutaj i apostołował w tej parafii. Ksiądz arcybiskup znany jest jako autor tej książki Najbardziej lubił wtorki. Jan Paweł II rzeczywiście najbardziej lubił wtorki. To jest tylko taki tytuł, żeby zachęcić czytelnika do zaglądnięcia. Wtorki były dniem wolnym dla Ojca Świętego. Wtedy mógł spokojniej poczytać sobie, pisać swoje homilie, czy listy apostolskie, czy encykliki. Był to dzień, w którym mógł spokojnie realizować to, co zaplanował sobie, o czym myślał przez inne dni. Moje ostatnie pytanie, księże arcybiskupie. Teraz ksiądz arcybiskup posługuje już daleko od Rzymu, daleko od Watykanu, w miejscu szczególnym także dla polskiego serca, we Lwowie. Proszę powiedzieć, na czym polega praca, jaka jest specyfika Kościoła, diecezji, którą ksiądz arcybiskup kieruje? Ten rok przez Ojca Świętego Benedykta XVI jest ogłoszony rokiem wiary, nowej ewangelizacji. Tam ta nowa ewangelizacja trwa już od 20 lat, można powiedzieć. I dalej tą nową ewangelizacją kontynuujemy, przybliżamy Chrystusa wielu ludziom, którzy jeszcze byli daleko od Boga. Po prostu staramy się właśnie wychodzić do ludzi, by przynieść im właśnie tę Ewangelię prawdy, miłości i dobra. Bardzo dziękuję za ten wywiad, za to spotkanie, że ksiądz arcybiskup zechciał z nami się spotkać i podzielić się swoim świadectwem. Serdecznie Bóg zapłać. Ja również dziękuję. Szczęść Boże. Dnia 20 maja o godzinie 15 w naszej katedrze 8 kleryków, studentów 5 roku teologii z naszego seminarium przyjmie z rąk księdza biskupa ordynariusza Wiesława Meringa święcenia diakonatu. Natomiast tydzień później, 27 maja o godzinie 16, również w katedrze, 13 diakonów oraz jeden diakon ze zgromadzenia Ojców Pocieszycieli z Getsemanii przystąpią do święceń prezbiteratu. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy idą do pracy w Kościele, którzy będą pracowali na rzecz wiernych, na rzecz ludu, który będzie im powierzony. 20 maja o godzinie 15 w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa o godzinie 15 sprawowana będzie msza święta dla osób głuchoniemych. W weekend od 25 do 27 maja w Katolickim Centrum Służbie Rodzinie przy ulicy Wojska Polskiego 2A będzie miał miejsce weekendowy kurs
kateches przedmałżeński. Więcej informacji bliższych na temat przebiegu tego kursu możemy uzyskać w centrum. 26 maja, w sobotę, pielgrzymka dzieci obchodzących rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Pielgrzymka ta będzie miała miejsce w sanktuarium Matki Bożej we Włocławku u ojców franciszkanów. Msza święta o godzinie 11. Przypominamy również naszym widzom, choć nie jest to święto kościelne, niemniej bardzo ważne, że 26 maja również obchodzimy Dzień Matki. Pamiętajmy o naszych matkach, w tym dniu o zmarłych, prośmy o życie wieczne i o naszych żywych mamach. Wykażmy im naszą życzliwość. Przyszła niedziela to niedziela zesłania Ducha Świętego. Dlatego też w przeddzień tej uroczystości, a właściwie w wieczór poprzedzający tę uroczystość, w sobotę 26 maja, w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Michelinie będzie miało miejsce modlitewne czuwanie przed tą właśnie uroczystością, przed zesłaniem Ducha Świętego. Rozpoczęcie tego czuwania o godzinie 19.